Witam w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj rozpakujemy sobie Gothic Classic Corrin's Saga na Nintendo Switcha. Mamy tutaj polskie narodowe drewno, Gothica 1 i Gothica 2 z dodatkiem Nockruka. Wersja na Switcha, polski dubbing i podobno obie gry na jednym kartridżu. Tutaj możecie się przyjrzeć z bliska, co tam jest napisane. No i co? Bierzemy nóż i otwieramy ładnie. Wysuniemy sobie, chociaż trzyma się mocno folia. Chciałem ładnie, żeby sobie to później wciągnąć, ale trzyma się. No to niestety robimy tak. Folia na bok. I w samym środku jest instrukcja. Instrukcja, gwarancja, trele morale. No i jest kartridż. Nic więcej nie ma. Zaraz jeszcze włożymy to do konsolki. Tu mamy chyba Mariana włożonego. Tak, mamy Mariana 3D. A wkładamy goticzka. Jest. Gothic 1. Mam nadzieję, że dobrze widać. I Gothic 2. Update oczywiście. Zobaczymy, jak długo się będzie pobierało. Minuta. Niech się pobierze na spokojnie. Pro Controller obsługiwany. PEGI 16, przemoc, seksy. No i co jest PL, polski dubbing, czyli tak powinno być. Dobra, ruszyło. Żebym się nie odbijał w tym. Bo mi klisza pęknie. Jest logo Piranha Bytes. Mamy menu. Ustawienia. Napisy. Ilość krwi, ale dobra. Język jest Polish. Jest Polish. Restart giereczki. I mamy to. Mamy po polsku Gothica na Switchu. Sprawdźmy jeszcze ustawienia raz. Ale to wszystko. Tak jak było. Krewno musi być. Dźwięki. Sterowanie pewnie drewniane, jak w oryginale. Odpalmy tylko. Może trzeba dwójkę sprawdzić, nie?
Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać, bo mówię do telefonu. Królestwo Myrdany zjednoczone pod perłem króla Robara II. No, gada po naszemu. Podczas długich lat swego panowania Robar zdołał pokonać wszystkich wrogów królestwa. Oprócz jednego. No, myślę, że każdy intro zna. Przewidźmy. Nazywam się Diego. Jestem... Nie interesuje mnie, kim jesteś. Jesteś tu nowy, a do mnie należy dbanie o nowy. Na razie to ty. Jeśli chcesz jeszcze trochę pożyć, słuchaj się mnie. Ale oczywiście nie będę ci przeszkadzał w ewentualnej próbie samobójstwa. To jak będzie? Jest nasz Diego, nasz kompan. Potrzebowałeś pomocy. Gdyby nie ja, Bulit i jego chłopcy, a ja jestem zbyt miły, żeby się temu uspokoić. Propozycje. Tak, każdy. Jestem tu, by udowodnić wszystkim nowym, że najlepszym miejscem dla nich. Stary obóz, dobra, zakończmy. Nie będziemy całego prologu przechodzić, że? Chcesz. Miło było cię poznać. Ale ten jingle był. Nie, normalnie gotik na Switchu. I jak na razie chodzi fajnie, płynnie. Graficznie też myślę, że jest spoko. No taki ekran, na takie możliwości. Oczywiście no, chrupnięcia się będą zdarzać, no bo to jest jednak otwarty świat. O, tam widać już wieżę starego obozu. Ale dobra, zobaczmy teraz dwójkę. No, mam jakiś płynek, czy się wychodzi z tego. To wyjdziemy. O. Teraz dwójka. Tak samo update, to niech się pobierze. To już ma większy, bo 2 minuty pokazuje. I mamy to. Intro z dwójki. Ale przewijamy, nie będziemy intro oglądać. Dobra, postaw podłożona. Tak samo menu, ale głośna muzyka. Ta sama sytuacja, wybieramy po prostu polski język, restartujemy. Dobra. Zobaczymy, jak to pójdzie. A tu jest chyba głośniej niż w jedynce, mi się wydaje. No już przewijamy, nie będziemy oglądać tych intr. To będzie tylko unboxing. Jest Xardas. Musisz się z nimi... Mam na to wystarczy. Wygnany z
No to przeklikamy wszystko. Najważniejsze, że jest polski język, napisy i dialogi. Rozdział pierwszy, zagrożenie. I co, jesteśmy we wieży Xardasa. Gra, no, tak samo, wygląda ładnie. Właśnie ciekawe, czy jest... Powinien być z tego, co pisali dodatek Noc Kruk, ale on się zaczyna jakoś... Jakoś gdzieś tam się zaczyna. No ale co? To by było na tyle. Zamykamy Gothica. No i co ja mogę powiedzieć? Wiecie, jak wygląda zawartość pudełka? Wiecie, że gra jest po polsku, gra działa płynnie. Z chwilowymi spadkami. No i tyle. Zachęcam do subskrypcji, komentowania, lajkowania, follow na Twitcha, TikToka, Instagrama i na co jeszcze? Na... to wszystko chyba. Może zrobimy jakiegoś live'a z Gothica, bo w piątek 27 premiera, 28 czerwca. A mi się udało dostać to we wtorek. Także co? Do następnego. Bye!